Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania. Robert Grabowski, główny menedżer funduszy pożyczkowych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Będziemy dzisiaj rozmawiali na temat tego, jakie wsparcie płynnościowe przedsiębiorcom w tych trudnych czasach jest w stanie oferować Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Czy zauważa Pan, że to, co się dzieje od marca, od wiosny tego roku, to jest taki czas, kiedy ilość przedsiębiorców pukających dosłownie do drzwi Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, albo dzwoniących, albo generalnie aktywnie interesujących się funduszami płynnościowymi jest jeszcze większy niż dotychczas? Tak, oczywiście, że tak. To naturalne, że w sytuacji pandemii, sytuacji kłopotów z wiosennego lockdownu wielu przedsiębiorców ma kłopoty z płynnością, albo ją tymczasowo utraciło, czy jest wręcz, czy dalej jest zagrożonym utratą płynności. W związku z tym pytają nas od miesięcy, jakie mamy środki, w czym możemy pomóc. Jak w tym momencie możemy na takie pytanie odpowiadać? Dzięki Bankowi Gospodarstwa Krajowego i ogłaszanym konkursom udało nam się w kilku regionach uzyskać środki na pożyczkę płynnościową POIR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dzięki temu na obszarze 6 województw udzielamy lub udzielaliśmy, na różnym etapie są te umowy operacyjne, udzielaliśmy tych pożyczek, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Pożyczka płynnościowa w taki oczywisty sposób kojarzy nam się z rodzajem wsparcia dla przedsiębiorców, który może im pomóc przetrwać trudny czas, jakim jest niewątpliwie czas spowolnienia gospodarczego, który albo nastąpił już, albo pewnie niebawem nastąpi, chociaż myślę, że dla wielu branż już nastąpił. Jakie więc są takie warunki brzegowe, które musi spełnić przedsiębiorca, żeby skorzystać z pożyczki płynnościowej, z wsparcia płynnościowego i jak wygląda ta procedura administracyjna? Użył Pan kluczowego słowa, pozwoli im przetrwać ten trudny czas. Faktycznie pożyczka płynnościowa POI przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy mają kłopoty z płynnością w wyniku pandemii COVID-19, ale przeznaczona jest dla takich przedsiębiorców, którzy nam wyjaśnią i przekonają, że dzięki tej pożyczce utrzymają działalność. Czyli wracam do Pana, do Pańskiego słowa, pozwoli im przetrwać. To oznacza, że my pożyczek udzielamy takim przedsiębiorcom, którym wierzymy, że przetrwają ten trudny czas. Zdarzają nam się niestety takie wnioski, gdzie my o pożyczkę ze strony przedsiębiorców, gdzie my już widzimy, że niestety skala kłopotów, skala trudności, które popadł przedsiębiorca, jest już tak wielka, że nasza pożyczka nie pomoże mu przetrwać, pomoże mu tylko przez chwilę przedłużyć nieuchronne bankructwo. Pana wypowiedź skojarzyła mi się z takim odwiecznym dylematem filozoficzno-literackim, czyli walka rozumu z sercem. Rozumiem, że przedsiębiorca przychodząc do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przychodzi z nadzieją, czyli z sercem, że uda się jego firmę uratować, a my jako instytucja jednak operująca pragmatycznie środkami finansowymi, no musimy na tą sytuację patrzeć trochę szerzej. Tak, ten wybór bardzo pięknie nazwany przez Pana nie jest charakterystyczny tylko dla obecnych czasów. On jest charakterystyczny po prostu dla tej działalności. Finansujemy przedsiębiorców, finansowanie przedsiębiorców to zawsze jest taka walka między uleganiem magii miejsca, magii osoby, magii przedsiębiorstwa, a chłodną relacją, chłodną oceną jego standingu, jego sytuacji. I to występuje również w dzisiejszych czasach, kiedy musimy na chłodno umieć ocenić, czy nasi ludzie, nasi pracownicy, którzy widzą się z przedsiębiorstwem, rozmawiają z nim, widzą firmę, czy aby nie za bardzo chcą pomóc, miast chłodno ocenić, czy to jest ten czas i to jest ta firma, którą powinniśmy wesprzeć. W zdecydowanej większości przypadków nie ma tu między nami różnic. Czyli popieramy, zgadzamy się i udzielamy pożyczek. No niemniej jednak
czasami musimy podjąć taką trudną decyzję i odmówić. Jaka może być skala wsparcia płynnościowego z ramienia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i czy poza oczywiście taką oceną wynikającą z tego, o czym Pan powiedział, są jakieś kryteria, które w sposób absolutnie stały są brane pod uwagę przy ocenie firm, które kwalifikują się do pożyczek płynnościowych? Co do kryteriów stałych, to możemy powiedzieć tak bardzo ogólnie. Jeśli przedsiębiorcę, patrząc na jego wyniki za rok ubiegły, było stać na obsługę jego zobowiązań, to znaczy, że wierzymy, jeśli nas przekona i my uwierzymy, że przetrwa dzięki środku z tej pożyczki, to wierzymy, że wróci do takich generowanych dochodów. Natomiast jeśli widzimy, że już za rok ubiegły skala generowanych przez niego dochodów nie pozwalała na obsługę zadłużenia, który ma, no to w sytuacji, kiedy go dotknął COVID, nie wierzymy, że sobie dalej poradzi. To jest taka generalna zasada. Pan pyta o skalę wsparcia, jaką możemy udzielić, więc maksymalna kwota pożyczki płynnościowej po IR co do zasady wynosi 15 milionów złotych. To jest duża kwota. Pożyczki są oferowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, lecz kwota pożyczki nie może przekroczyć 25% obrotów przedsiębiorcy za rok ubiegły lub dwukrotności wielkości wynagrodzeń. W związku z tym bardzo przyglądamy się tym wielkościom, oceniamy i sądzą i oceniając olbrzymie zainteresowanie ze strony przedsiębiorców, dość niechętnie podejmujemy decyzję o udzieleniu wysokich nominalnie kwot pożyczek. Mianowicie robimy to dlatego, że widzimy, że dużą kwotą pożyczki możemy wesprzeć jednego przedsiębiorcę, ale dzieląc to na mniejsze możemy wielu, wielu innym pomóc. W związku z tym zdecydowana większość naszego wsparcia dedykowana jest dla mikro i małych przedsiębiorców. Czy są jakieś wytyczne branżowe albo jakieś wyłączenia branżowe, które w przypadku pożyczek płynnościowych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości występują? Gdyż wiemy, że po pierwsze w różnych regionach różnie to jest, po drugie u różnych operatorów też różnie to jest i że zarówno pożyczki oferowane czy to z regionalnych programów operacyjnych, czy ze wsparcia PFR-u też mają pewne swoje kryteria. Jak wygląda w przypadku wsparcia, którego operatorem jesteśmy my, którego dysponentem jesteśmy my? Udzielając pożyczek płynnościowych POIR, musimy wypełniać kryteria, które narzucił i ustalił dysponent środków, w tym przypadku Bank Gospodarstwa Krajowego w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju. Mamy standardowe wyłączenia, jeśli chodzi o branżę płynnościowej POIR, niczym innym się nie różni w tym zakresie od standardowo udzielanych pożyczek w ramach bieżącego budżetu unijnego. Są to nieliczne obostrzenia i tak naprawdę bardzo rzadko spotykane. Jeszcze nam się nie zdarzyło, żebyśmy finansowali, czy ktoś do nas przychodził na przykład w zakresie portów lotniczych, czy producenta tytoniu, czy producenta alkoholi. To są bardzo rzadko spotykane grupy przedsiębiorców, a jeśli już, to one nie są w mikro, małej i średniej grupie, którą możemy wspierać. Przychodzą małe firmy i przychodzą w takiej sytuacji, w takiej kondycji, że zwracają mocną uwagę na to, jak bardzo czas pandemii ich nadwyrężył i sprawił, że ich niezłe perspektywy gospodarcze dość mocno się zweryfikowały? Tak, widzimy, że przedsiębiorcy są świadomi, jak musieli, mówiąc potocznie, się cofnąć w swoim rozwoju. My to obserwujemy po rozmiarze ich działalności i najczęściej jest to 2, nawet 3 lata do tyłu. Tylko mówimy o tym, co widzimy teraz, natomiast zgadzamy się z wieloma przedsiębiorstwami, że perspektywy rozwoju mają ciągle dobre. No niestety za wyjątkiem kilku branż, które dotknięte zostały najbardziej pandemią, to znaczy mówimy o branży turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, ta jest w najgorszej sytuacji.
Naszą rozmowę rozpoczęliśmy od takiego sformułowania, że wsparcie płynnościowe to jest wsparcie, które no, pomaga przetrwać przedsiębiorcom, więc czy my rzeczywiście definiujemy rolę Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, zarówno tutaj na Pomorzu Zachodnim, jak i w innych województwach, jako instytucję, która rzeczywiście może być dla wielu branż, dla wielu firm, dla wielu być może gałęzi całych gospodarczych, takim kołem ratunkowym. To znaczy, że te potrzeby są tak duże, że no nie wszystkie programy regionalne na tym szczeblu wojewódzkim są w stanie je zaspokoić. Widzimy zresztą w naszym województwie, że te programy samorządowe dosłownie w minuty się rozeszły. Tak, to wynika przede wszystkim ze skali potrzeb, która jest dużo większa niż podaż. I my jako fundacja jesteśmy taką instytucją wsparcia już od wielu lat. Nie tylko w tym trudnym czasie pandemii, czy liczymy na to już niebawem wychodzenia z pandemii, ale w zwykłych czasach, kiedy wspieramy przede wszystkim inwestycje przedsiębiorców. Liczymy, że środki na wsparcie inwestycyjne będą już niebawem pojawiać się na różnych szczeblach instytucji, które dysponują takimi środkami, a my będziemy je mogli dystrybuować. Co możemy poradzić przedsiębiorcom, jeżeli chodzi o uzyskiwanie środków płynnościowych? Gdyż to są programy, które, no, można powiedzieć wprost, no, pojawiają się i znikają. To znaczy jest tak, że kiedy środki się pojawiają na rynku, pojawiają się u operatorów, u dysponentów, no to ten moment odliczania do momentu, kiedy można się o nie starać, to jest taka sytuacja, że no, bardzo szybko się okazuje, że już jest za późno. Więc co możemy radzić przedsiębiorcom, żeby zdążyć się zapisać na tą listę, która będzie mogła z tych pieniędzy skorzystać? Prosimy, żeby śledzili naszą stronę internetową. My, chcąc wyjść naprzeciw właśnie takim sytuacjom i takim potrzebom, żeby ktoś nie był za późno, na kilka dni przed naborem wniosków już informujemy na naszej stronie o tym, że taki nabór się rozpocznie i przedstawiamy dokumenty niezbędne do ubiegania się o taką pożyczkę. Na ten moment nabory wniosków o pożyczkę płynnościową POIR w województwie łódzkim i wielkopolskim, i lubuskim, które mieliśmy jeszcze 2 tygodnie temu, ten nabór wniosków został zamknięty, ale jesteśmy dobrej myśli, liczymy, że w następnych tygodniach będziemy dysponowali następnymi środkami. Prosimy o śledzenie naszych stron, z naszej strony internetowej i bycie w kontakcie z naszymi pracownikami. Gdybyśmy mieli holistycznie spojrzeć na cały temat, to wiadomo już mniej więcej, jaka jest kwota, którą rozdysponowaliśmy między przedsiębiorców w ramach właśnie funduszy płynnościowych w roku 2020? Ta kwota jest już bardzo imponująca, bo jeśli chodzi o Polską Fundację Przedsiębiorczości, to zbliżamy się dużymi krokami do 200 milionów złotych tylko w tym roku, jeśli chodzi o pożyczkę płynnościową POIR, ale ona mocno urośnie do końca grudnia. Ostatnie pytanie, bo jest trochę tak, że naszą rozmowę zdominowały kwestie finansowe, kwestie wsparcia płynnościowego, ale czy to jest tak, że w tych trudnych czasach przedsiębiorcy potrzebują tylko i wyłącznie pieniędzy? Czy z punktu widzenia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości również inne działania, które mamy w swoim portfolio, również są dla przedsiębiorców przydatne? Bo domyślam się, że wsparcie płynnościowe, otrzymanie pieniędzy to jedno, a odpowiednie ich zagospodarowanie to też jest drugie, tym bardziej, że wiemy, że no to nie jest strumień, który no płynie bez przerwy, tylko kwoty ograniczone, które pewnie na wszystkie potrzeby nie będą wystarczać. Tak, staramy się wspierać przedsiębiorców doradztwem, szkoleniami, choć oczywiście w tych trudnych ostatnich miesiącach przedsiębiorcy skupiają się na sobie, na ratowaniu swojego biznesu, na ograniczaniu strat i zmniejszaniu skali problemów, więc oczywiście obserwujemy mniejsze zainteresowanie szkoleniami, ale liczymy, że niedługo to się odmieni i kiedy będziemy wszyscy mogli już w fazie wychodzenia i inwestycji, wspierania inwestycji, również zwiększy się zainteresowanie szkoleniami oferowanymi przez fundację. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.